Trzeba poprosić księdza biskupa, żeby tu przyjechał, poświęcił. Pytanie, czy będzie chciał. Może nie będzie chciał, może przyjdzie księdzu święcić, tak jak księdzu Jackowi, pewnie z innych powodów też, w oratorium świętego Józefa we Wrocławiu. Podejrzewam, że ksiądz Jacek, nie wiem, mogę się mylić, ale chyba nie prosił księdza arcybiskupa Jana Pawła Lęgi o poświęcenie, bo jest jakby poziom wiar. No. Ksiądz arcybiskup Jan Paweł Lęga cały czas jest w jakiś sposób taki pływak, no, taki pływak. Tamte krajskie obsiadły go, trudno być katolikiem. Ten pan, który tam przyjeżdża i dopytuje, czy jak na nowej mszy się coś tam dzieje, to biskup się tym przejmuje, zamiast powiedzieć, że nie wolno wam na to chodzić. Bo co się dzieje? Bo właśnie w czasie mszy nowych dzieje się, że wyniesiony jest człowiek w miejsce Boga. Będziecie się odwracać przeciwko księdzu, procesy wobec mnie wznosić. Jeszcze pieniądze będą wam oferować różne tam, takie i owakie. Pani sędzina, tak, do której chodzimy, uniewinnia tych, którzy malowali tam pioruny i ta pani Monika, za której nawrócenie się tam też modlę. Także jak ksiądz coś na kazaniu powie o narodzie Żydów, to wtedy w tydzień czasu jest wyrok i załatwione. Ale jak ludzie występują przeciwko Bogu i wartościom, które płyną z Ewangelii, to wtedy jest wyrok uniewinniający. Z wami będzie podobnie. Prawdziwie nie będziecie tutaj nawracać. Słów księdza nie będziecie brać do serca. Tylko tak od po prostu. Pan Bóg czcigodny, wierny błogosławi. Zapłać.